Dziękuję Ci Ekstraklasu, że już wróciłaś. Naprawdę nie wiesz jak bardzo mi cię brakowało. Przy okazji wybaczam Ci ten dzisiejszy falstart z godziny 12.30 i meczu warty poznań z Brukbetem Termaliką Nieciecza. A jeśli ktoś czuje się rozczarowany, że nie omówiłem tamtego spotkania na kanale, no to niech obejrzy sobie mój jeden z poprzednich filmów o warcie z Jagielonią bo tytuł tamtego filmu jest adekwatny i w sumie w głównej mierze treść również. Więc cieszę się, że dzisiejsze spotkanie Krakowi z górnikiem było naprawdę dobre. A przede wszystkim, że tak szybko rozpoczęło nam się w nim strzelanie bramek. Bo Krakowia zremisowała dzisiaj z zabrzanami 2 do 2, a pierwszego gola mieliśmy już w pierwszej minucie tego spotkania. W sumie można by powiedzieć, że na granicy pierwszej i drugiej minuty, więc powiem dla bezpieczeństwa, że w pierwszej akcji zabrzan. Tego gola strzelił Jesus Jimenez, który po dzisiejszym spotkaniu zasługuje na wyróżnienie. Bardzo precyzyjny strzał zresztą brał również udział w innych ofensywnych akcjach zabrzan. Po pierwszej połowie na plus również Krawczyk. Który prawie strzelił dzisiaj dwie bramki, jednak w jednej z sytuacji ewidentnie przyjął piłkę ręką i gol nie został uznany. Ale już ta akcja bramkowa na 2 do 0 była serio imponująca i umówmy się, że nie aż taka łatwa. Bo bądź co, bądź bardzo ładnie nawinął w tej akcji pestkę. No ale w sumie po tym meczu, a tak naprawdę w sumie tylko po pierwszej połowie, można byłoby wymienić. W plusach praktycznie cały blok ofensywny zabrzem. Manech, Nowak, po pierwszej połowie zresztą można byłoby nawet wymienić blok defensywny i nawet bramkarza Sandomirskiego, ale jednak w tej drugiej połowie dość mocno zrzucili stępa, bo tak jak po pierwszej połowie mieli 8 strzałów na bramkę, tak w drugiej mieli jeden I naprawdę oglądając to spotkanie, miało się wrażenie, że po tej pierwszej połowie zabrzadom nic nie jest w stanie zagrozić w tym spotkaniu. Ale jakieś takie dziwne i niezrozumiałe rozluźnienie w drugiej połowie sprawia, że. Oni nie wygrali tego spotkania z Krakowią, która w pierwszej połowie zagrała naprawdę strasznie. W tej pierwszej odsłonie najgroźniejszą sytuację miał chyba Pele van Amersfoort po dośrodkowaniu z lewej strony Pestki. Pestki, który w mojej ocenie zagrał dzisiaj nie najgorzej w ofensywie, ale bogiem tego dzisiejszego remisu zostaje Matej Rodin, który w przeciągu 8 minut strzelił bramkę kontaktową i doprowadził do wyrównania. Po dwóch dośrodkowaniach z tej samej strefy boiska. No, i tak jak mówiłem, ta pierwsza połowa była bardzo zła w wykonaniu Krakowi. Druga nieco lepsza, ale najlepsza, właśnie ta końcówka. Bo w tej końcówce, pomimo wyrównania na 2 do 2, wydawało się, że jeszcze Krakowia jest w stanie powalczyć od 3 do 2. A gdyby wpadła, to serio miałbym problem, żeby znaleźć w głowie, w pamięci gdzieś. Inny lepszy comeback. Podsumowując, jest to naprawdę bardzo trudny mecz do oceny, ale uważam, że Krakowia powinna bardzo mocno cieszyć się z tego dzisiejszego remisu, a zabrzanie bądź co bądź pluć sobie mocno w brodę, ponieważ naprawdę oglądając ten mecz miało się wrażenie po pierwszej połowie, że Zabrzanom nic, naprawdę nic nie zagraża. A tak to po tym spotkaniu Krakowia znajduje się aktualnie na dziewiątym miejscu z 8 punktami, a górnik zabrze na 13 z 7. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się dzisiaj jeszcze przy okazji następnych dwóch spotkań. Zapraszam do subskrybowania. Instagramowania Tradaj, facebookowania Tradaj i zapraszam do posiadania dobrego humoru.